Amen. Dzisiaj jest poniedziałek, 11 dzień lutego 2019 roku, i w Kościele, we wszystkich pewno parafiach, kościołach, obchodzony jest Dzień Chorych, i pewno Ewangelia i czytania będą inne niż my dzisiaj będziemy próbować rozważyć, kontynuując naszą lekturę szóstego rozdziału Ewangelii Świętego Marka. Dzisiejszy fragment długi. Bo nadrabiamy straty marek 6, 35, 56. Już w sobotę widzieliśmy, że Jezus z uczniami, gdy wychodzi z łodzi, widzą wielki tłum. Jezus lituje się nad nimi. Jest pustkowie, lituje się, okazuje współczucie miłosierdzie, są jakowce bez pasterza. I Jezus naucza. Stół, Słowa Bożego, Uczył ich wiele rzeczy. Ale przychodzi czas na stół Eucharystii. Bo dzisiejsze wydarzenie byśmy mogli nazwać wydarzeniem eucharystycznym. Jezus zadaje uczniom polecenie, wy dajcie mieść, bo uczniowie mają szybkie rozwiązania, by ten tłum odprawić jest pustkowie. Nie ma pieniędzy, ale nie rozumieją, że ta podpowiedź Jezusa, wydajcie im mieść, jest przede wszystkim odkrywaniem, że Jezus nie tylko naucza, nie tylko daje słowo, nie tylko sieje słowo, ale daje życie, daje chleb. Ta scena ma pomóc uczniom odkryć, że Jezus jest dawcą życia. Pięć chlebów i dwie ryby byśmy i my powiedzieli, że to jakiś żart, to nic dla pięciu tysięcy mężczyzn. A w konsekwencji wszyscy jedli dosyta. Wszyscy jedli dosyta. I popatrzmy, jak się kończy ta scena. Kolejny obraz, kolejne wydarzenie. Mianowicie to Jezus tym razem odprawia tłumy. Te nasycone słowem i chlebem. Nie tak jak uczniowie, którzy chcieli je odprawić na głodnego. Jezus idzie na modlitwę i wraca do swoich uczniów, którzy są w łodzi, w trudzie, pod wiatr czy z wiatrem nieprzychylnym, próbują dotrzeć do baz. Jezus przychodzi do nich. Już pamiętamy z czwartego rozdziału, jak Jezus ucisza burzę. Siedział wtedy na bezgłowiu, zbudzili go. On rozkazał wichrowi, by się uciszył i nastała cisza. Tu, gdy przychodzi po nas kolejny, myślą, że to zjawa, nie rozpoznają go, krzyczą. Są otępiali, są otępiali. Jezus mówi do nich odwagi, ja jestem. I znowu mamy scenę z chorymi, którzy są przynoszeni, aby Jezus... Ich uzdrowiu. Słowo, chleb, życie, które daje Jezus. I te słowa, które są dla nas dzisiaj bardzo ważne, odwagi, ja jestem. Wtedy, kiedy z Nim współpracujemy, pamiętajmy, że On jest pośród nas, gdy dajemy pomnożony chleb. Wtedy, gdy się trudzimy w naszym życiu, wiosłując, nie wiadomo dokąd zmierzamy, pamiętajmy, że On jest, miejmy odwagę i wtedy, kiedy jest choroba, kiedy jest słabość, kiedy fenomen naszego życia załamuje się, miejmy też odwagę i pamiętajmy, że Jezus zawsze z nami jest. Amen.